Koniec TikToka w Stanach Zjednoczonych. USA grozi zbanowaniem aplikacji. Ożywienie na rynku e-commerce w całym naszym regionie. Zarówno Allegro, jak i Zalando pokazują świetne wyniki. Zmiany w podatku belki. Czy czeka nas rewolucja podatkowa? Kolejny próbny lot rakiety SpaceX zakończony sukcesem, a Elon Musk jest coraz bliżej podboju kosmosu. Adobe pod presją, akcje spadają prawie 15% po publikacji wyników. Wszystko to ma znaczenie dla Twoich pieniędzy i nie usłyszysz o tym w głównych mediach. Cześć, tutaj Piotr Cyncyk, a to jest program FinWeek, czyli cotygodniowa seria informacyjna, gdzie podaję najważniejsze informacje ze świata gospodarek, finansów i światowych giełd. Pamiętaj o subskrybowaniu oraz łapce w górę. A my zaczynamy. Sektor e-commerce wydaje się wkraczać w nową fazę ożywienia i mogą na to wskazywać ostatnie świetne wyniki finansowe zarówno Allegro, jak i Zalando. Lider e-commerce w Polsce, czyli Allegro, podsumował swój czwarty kwartał 2023 roku, prezentując naprawdę dobre wyniki. W konsekwencji kurs akcji wystrzelił w górę, skorygowana EBITDA Allegro wzrosła o 12,5% do 751 milionów złotych, co mocno przekroczyło oczekiwania analityków. Wartość sprzedaży na platformie również wzrosła do 15,9 miliarda złotych, a liczba aktywnych kupujących osiągnęła wzrost do 14,6 miliona użytkowników. Te liczby świadczą o stabilnym wzroście całego Allegro i potwierdzają mocną dominację spółki na polskim rynku e-commerce pomimo wyzwań intensywnej konkurencji. Allegro odniosło się też w tym kontekście do zyskującej na popularności platformie Temu od chińskiej spółki Pinduoduo. Spółka szacuje, że udział platformy Temu w polskim rynku e-commerce jest obecnie na niskim, jednocyfrowym poziomie. Twierdzi, i tu cytat, przyglądamy się bardzo uważnie, aby zobaczyć, jaki wpływ możemy dostrzec ze strony platformy Temu. Próbujemy pozyskać informacje z różnych źródeł, podobnie czyniliśmy, gdy wchodził Amazon czy Shopee w przeszłości, powiedział CFO całego Allegro. Na dziś ciężko więc uznać Temu za jakieś faktyczne, poważne zagrożenie dla Allegro. Niemiecki gigant z kolei Zalando również ogłosił swoje wyniki i strategię na powrót do wzrostu po trudnych warunkach rynkowych po pandemii. Zalando planuje rozwijać własny biznes logistyczny i zapowiedziało skup akcji o wartości do 109 milionów dolarów. Zarząd może więc dość jednoznacznie sygnalizować rynkowi, że w jego opinii akcje są mocno niedowartościowane. Firma celuje tutaj we wzrost przychodów o 5-10% rocznie do 2028 roku, koncentrując się na takich kategoriach jak sport i moda dziecięca, żeby zróżnicować trochę ofertę i poprawić doświadczenia zakupowe swoich klientów. Po wcześniejszych, mocno bolesnych spadkach akcje Zalando wzrosły o ponad 20% w reakcji na ogłoszenie nowej strategii. No, czy dno zostało tutaj oklepane? Jest to bardzo możliwe, bo wyniki Zalando, jak i Allegro pozytywnie zaskoczyły analityków i w sumie cały szeroki rynek. Sporo wskazuje więc na to, że cały segment e-commerce w naszym regionie powoli zaczyna z powrotem wchodzić w fazę ożywienia. I ten pomysł zdecydowałem się wykorzystać do aktualizacji portfela publicznego Freedom 24. Publiczny portfel Freedom 24 to pomysł na pokazywanie Wam, jak w prosty sposób można zarabiać na inwestowaniu w zagraniczne spółki, robiąc to w sposób jednocześnie odpowiedzialny i przemyślany, no ale także, w sumie co najważniejsze, skuteczny. Każdego miesiąca wpłacam do tego portfela 600 euro, uzbierało się już 2400 euro kapitału, ale sam portfel wart jest już prawie 2600 euro. Stopa zwrotu wynosi na dzisiaj ponad 9,5% w zaledwie 3 miesiące, co jak na ostatnią rynkową korektę jest naprawdę całkiem satysfakcjonujące. Zwłaszcza, że tylko jedna inwestycja na dziś generuje dla portfela straty. Portfel możesz w każdej chwili podejrzeć pod linkiem, który znajdziesz w opisie tego nagrania i na dzisiaj najlepiej radzą tam sobie w nim takie akcje jak Taiwan Semiconductor Manufacturing oraz chiński BYD, które średnio dały zarobić już po 17%. Za pozostałe w portfelu 300 euro zdecydowałem się kupić teraz Zalando, które przekonało mnie swoimi wynikami, o których właśnie przed chwilą mówiłem. Jeśli chciałbyś inspirować się tym portfelem dla siebie, to możesz to robić właśnie za pomocą brokera Freedom24, który jest notowany na rynku Nasdaq i gwarantuje ochronę Twoich oszczędności specjalnym funduszem do kwoty 20 tysięcy euro. Więcej o samej platformie, to możesz również w każdej chwili zadzwonić do warszawskiego biura, a jeśli jeszcze nie jesteś przekonany do inwestowania w akcje, to możesz też skorzystać z planów oszczędnościowych Freedom, gdzie zarabiasz nawet 8% rocznie
za sam depozyt środków. Ja sam również często z tych planów korzystam, zwłaszcza gdy akurat nie mam pomysłów, co inwestować, no ale teraz już cały ten portfel jest zainwestowany. W opisie wstawiłem też wszystkie niezbędne linki, w tym również te do szybkiego założenia konta. Czy Stany Zjednoczone zbanują TikToka? W środę 13 marca Izba Reprezentantów przyjęła ustawę o ochronie Amerykanów przed aplikacjami kontrolowanymi przez zagranicznych przeciwników. Tak zostało to nazwane. Ustawa została przyjęta przeważającą większością na poziomie 84%. Otrzymała 352 głosy za i 65 przeciwko. Ustawa musi jeszcze przejść przez amerykański Senat i zostać podpisana przez prezydenta i o ile Joe Biden zapowiedział, że podpis będzie, to może ona napotkać na jakieś problemy w Senacie. W praktyce ta ustawa stawia ultimatum chińskiej firmie ByteDance, która jest właścicielem aplikacji TikTok. Przedsiębiorstwo ma sprzedać aplikację albo rząd uniemożliwi dostęp do niej w Stanach Zjednoczonych. Przedstawiciele władzy argumentują tutaj poparcie dla ustawy obawami opartymi na powiązaniach firmy ByteDance z chińskim rządem. Lider Partii Demokratycznej Stanów Zjednoczonych Hakeem Jeffries wypowiedział się o tej sytuacji w następujący sposób. Projekt nie zakazuje TikToka w Stanach Zjednoczonych, ale wymusza jego sprzedaż tak, aby platforma była własnością amerykańskiej firmy, która będzie chronić dane i prywatność amerykańskich konsumentów przed interesami komunistycznej partii Chin. Przedstawiciele aplikacji odnieśli się do sytuacji i zapewnili, że nie są pod żadnym wpływem chińskiego rządu i nie udostępniają danych swoich użytkowników. Gdyby potencjalny ban doszedł tutaj do skutku, to może pozbawić TikToka przychodów rzędu 6 miliardów dolarów, co stanowi około 7% przychodów całej firmy ByteDance w 2022 roku. Zbanowanie jednego z konkurentów na rynku reklamy internetowej na pewno pomogłoby też kilku amerykańskim spółkom technologicznym, takim jak Meta Platforms, Alphabet czy Snapchat. Jednocześnie mogłoby też zaszkodzić firmie Oracle, która obsługuje TikToka za pośrednictwem swojej platformy chmurowej. Oracle ostatnio dołączyło do zaszczytnego grona firm rosnących na fali sztucznej inteligencji. Spółka zaraportowała bardzo dobre wyniki, na skutek których kurs wzrósł o ponad 13%. Oracle specjalizuje się w produkcji oprogramowania dla przedsiębiorstw, w tym w systemach baz danych, aplikacjach biznesowych oraz w oferowaniu rozwiązań chmurowych. Ogromny optymizm inwestorów związany jest z bardzo dobrą dynamiką wzrostu przychodów właśnie z infrastruktury chmurowej. Solidna dynamika jest tutaj silnym sygnałem wzrostowym, który wskazuje, że firma bardzo skutecznie wykorzystuje pozytywne trendy panujące na rynku. Oprócz dobrego poprzedniego kwartału, prognoza na przyszłość również okazała się bardzo obiecująca. Oracle pokazało światu, że stawia mocno na sztuczną inteligencję, wprowadzając innowacyjne funkcje AI do swojej usługi Oracle Fusion Cloud. Firma zaczęła też podpisywać duże kontrakty, które napędzane są rosnącym zapotrzebowaniem na oferowaną przez nich usługę opartą właśnie na sztucznej inteligencji. Spółka planuje także ambitne inwestycje w rozbudowę centrów danych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na właśnie usługi związane ze sztuczną inteligencją. Oracle twierdzi, że już otrzymało co najmniej 40 nowych zamówień o wartości ponad miliarda dolarów. Widać więc dużo większy wpływ AI na działalność Oracle niż przewidywało wielu analityków. Zmiany w podatku Belki. Czy GPW doczeka się swojej własnej rewolucji? Minister finansów Andrzej Domański w wywiadzie dla Pulsu Biznesu zapowiedział planowane przez rząd zmiany prawne w sposobie naliczania podatku od zysków kapitałowych, czyli tak zwanego podatku Belki. W grę wchodzą dwa rodzaje kwoty wolnej od tego podatku. Pierwsza dotyczy lokat, a druga inwestycji. Jeśli chodzi o lokaty, to warunkiem zwolnienia z podatku ma być czas trwania inwestycji powyżej 12 miesięcy, a wysokość odsetek zwolnionych z podatku ma być przeliczona jako wartość stopy depozytowej NBP z ostatniego dnia trzeciego kwartału ubiegłego roku podatkowego przemnożona przez 100 tysięcy złotych. Minister zapowiada, że rząd zastanawia się jeszcze, czy te 100 tysięcy będzie mnożone bezpośrednio przez stopę depozytową, czy przez jakiś jej mnożnik, no ale jednocześnie zapewnia, że nie będzie to mniej niż 2,5%. Można więc spekulować, że im mniejsza będzie sama stopa depozytowa, tym większy będzie wtedy właśnie ten wspomniany mnożnik. W przypadku dochodów z innych instrumentów, takich jak na przykład akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne, kwota wolna będzie działała bardzo podobnie. Będzie ustalana jako przemnożenie stopy depozytowej, mnożnika i 100 tysięcy złotych, ale w przypadku zysków z akcji, obligacji i tak dalej, nie trzeba będzie jednak utrzymywać inwestycji przez określony czas. No to stwarza jakieś korzystniejsze warunki i daje większą swobodę inwestorom inwestującym
właśnie na rynku kapitałowym. Minister Domański powiedział tutaj, że chciałby, aby mnożnik stopy depozytowej był jak największy, no ale wszystko będzie uzależnione od aktualnej sytuacji budżetowej. W środowisku dało się odczuć pewien zawód i rozczarowanie z tych deklaracji, bo inwestorzy oczekiwali raczej zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych po prostu do 100 tysięcy złotych, a w rzeczywistości dostali jedynie małą namiastkę tej kwoty. Obecna stopa depozytowa NBP przemnożona przez 100 tysięcy równa się około 5300 zł, a to zwalniałoby inwestorów z podatku w wysokości niecałego 1000 zł. No niezależnie jednak od oczekiwań, to i tak krok w jakąś stronę, który być może przyciągnie na rynek kapitałowy jakiś dodatkowy kapitał, ale na pewno pozwoli zaoszczędzić trochę pieniędzy tym drobnym inwestorom, którzy nie obracają wielkimi sumami. Kolejny próbny lot największej rakiety kosmicznej na świecie, Starship, z firmy Ilona Muska, SpaceX. 14 marca SpaceX przeprowadził trzeci lot testowy rakiety kosmicznej Starship. Całość wypadła znacznie lepiej niż w trakcie dwóch poprzednich prób. SpaceX ma ambicje, aby znacząco zredukować koszty wynoszenia największych ładunków na orbitę i chce też odegrać kluczową rolę kolonizacji Księżyca, a następnie Marsa. Jak wyglądał przebieg całego lotu? Start był bardzo udany i płynny, platforma startowa nie ucierpiała, a rakiecie udało się przekroczyć umowną granicę kosmosu, czyli 100 km nad poziomem morza i dostać się na orbitę. Powiódł się też test drzwi do wypuszczania satelitów i test transferu paliwa na orbicie. Kontrolę stracono nad tak zwanym boosterem w czasie jego opadania i pomimo, że udało się go dobrze obrócić, no to dwa z trzech silników zawiodły podczas lądowania i dolny poziom rakiety się rozbił. Pomimo tego, że rakieta faktycznie ostatecznie się rozbiła i nie zostały spełnione wszystkie założenia, to osiągnięto bardzo duży postęp względem poprzedniego lotu, a całe przedsięwzięcie SpaceX uznaje za duży sukces. Adobe opublikowało wyniki kwartalne i zaliczyło duży spadek kursu akcji o ponad 14% w reakcji na opublikowane dane. Spółka nie zachwyciła inwestorów swoim potencjałem odnośnie do monetyzacji sztucznej inteligencji. Nadal temat tej technologii i jej wpływu na biznes Adobe jest przez inwestorów interpretowany mocno niejednoznacznie. Od początku roku kurs akcji jest pod sporą presją, co tylko wzrosło po premierze generatora filmów o nazwie Sora od OpenAI. Rynek obawia się, jakie konsekwencje może to wygenerować dla firmy Adobe, która jednak opiera się o funkcjonowaniu całej branży kreatywnej. Adobe nie chce tutaj pozostawać w tyle, no ale OpenAI, mający wsparcie Microsoftu, posiada silny kanał dystrybucji. Tylko pytanie, czy to faktycznie wystarczy do tego, żeby zagrozić pozycji Adobe w przyszłości. Patrząc na wyniki samej firmy, na pierwszy rzut oka wydaje się, że nic złego się nie wydarzyło. Kwartalne dane przekroczyły oczekiwania pod względem zysków czy przychodów, ale prognoza na przyszłość okazała się jednak nieco słabsza niż oczekiwali tego analitycy. Rynek zdecydowanie boi się, że pomimo potencjału Adobe jako tego wczesnego beneficjenta sztucznej inteligencji, konkurencja może tutaj stanowić większe wyzwanie niż przypuszczano, a pełne wykorzystanie AI do generowania przychodów przez Adobe może zająć jednak dużo więcej czasu. W obliczu tej rosnącej konkurencji i wyzwań, które związane są z pełną realizacją potencjału AI, Adobe pozostaje tak czy inaczej kluczowym graczem na rynku oprogramowania kreatywnego. Firma ogłosiła też nowy program skupu akcji o wartości 25 miliardów dolarów, a to z pewnością też będzie wspierać kurs w jakimś krótkim do średniego terminu. Wyniki Adobe pokazują w skrócie, że spółka jest w trakcie adaptacji do szybko zmieniającego się krajobrazu na rynku i chociaż krótkoterminowe wyzwania pozostają, to długoterminowe perspektywy wydają się dość obiecujące dla inwestora, który ma bardzo długi horyzont. To wszystko w tym filmiku, który powstał dzięki partnerowi odcinka Freedom24. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, a więcej informacji o rynkach, giełdzie i gospodarce szukajcie na stronie dnarynków.pl oraz w wersji premium naszego serwisu, a także na wszystkich naszych social media. Linki do całości oczywiście w opisie tego nagrania. Do zarobienia. Cześć.